Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Witam Państwa, ojciec Witold Hetner i zapraszam na spotkanie z Ojcem Świętym podczas cośrodowej audiencji generalnej. Dzisiaj odbywa się ona, jak widzimy, w auli Pawła VI i już są zebrani pielgrzymi i trwa oczekiwanie na przybycie gospodarza tego miejsca, ojca świętego Franciszka. Oczekujemy jego pojawienia się w drzwiach auli Pawła VI. Drodzy Państwo, oczekując, z pewnością Państwo to już wiecie, zmarł wczoraj w Rzymie kardynał George Pell. Wczoraj wieczorem o 20:50, a więc też taka wiadomość smutna z tego, co dzieje się też z takich aktualnych wiadomości, jeśli chodzi o Kościół. I właśnie warto też wiedzieć o tym i polecajmy go oczywiście Panu w modlitwie. Już jest Ojciec Święty, przybywa tutaj do auli Pawła VI, witany, jak słyszymy, oklaskami pielgrzymów. I za chwilę wsłuchamy się w jego słowa. Zatrzymał się chwilę przed obrazem Matki Bożej, tutaj stojącym w auli, pięknie udekorowanym kwiatami. I możemy przypuszczać, że w trakcie tego spotkania Ojciec Święty nawiąże do tego obrazu tutaj umieszczonego. Ojciec Święty rozpoczyna audiencję generalną, rozpoczynając ją znakiem krzyża i liturgicznym pozdrowieniem. Przygotujmy się do przyjęcia Jego słowa i do otrzymania Jego błogosławieństwa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój niech będzie z wami i z Duchem Twoim. Czytanie z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus zobaczył człowieka nazywanego Mateuszem, siedzącego w komorze celnej i rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto słowo Pańskie. I teraz usłyszymy ten fragment odczytany w kilku różnych językach. De l'Évangile selon Saint Matthieu. Jésus vit un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit: suis-moi. L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples: pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? Jésus, qui avait entendu, déclara: ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie: je veux la miséricorde, non le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Parole du Seigneur. A reading from the Gospel of Matthew. As Jesus was walking along,
he saw a man called Matthew sitting at the tax booth, and he said to him, "Follow me." And he got up and followed him. And as Jesus sat down in the house, many tax collectors and sinners came and were sitting with him and his disciples. When the Pharisees saw this, they said to his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" But when Jesus heard this, he said, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. Go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice, for I have come to call not the righteous, but sinners." The word of the Lord. Lesung aus dem Matthäus-Evangelium. Als Jesus weiterging, sah er einen Mann namens Matthäus am Zoll sitzen und sagte zu ihm, "Folge mir nach." Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Und als Jesus in seinem Haus bei Tisch war, siehe, viele Zöllner und Sünder kamen und aßen zusammen mit ihm und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, "Wie kann euer Meister zusammen mit Zöllnern und Sündern essen?" Er hörte es und sagte, "Nicht die Gesunden bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht und lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder." Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, "Sígueme." Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos, "¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores?" Jesús, que había oído, respondió, "No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa: yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores." Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Mateus. Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado no posto de cobrança e disse-lhe, "Segue-me." E ele levantou-se e seguiu-o. Encontrando-se Jesus à mesa em sua casa, numerosos cobradores de impostos e outros pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, diziam aos discípulos, "Por que é que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e os pecadores?" Jesus ouviu-os e respondeu-lhes, "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide aprender o que significa, prefiro a misericórdia ao sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Música.
من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. ومضى يسوع فرأى في طريقه رجلاً جالساً في بيت الجباية يقال له متى، فقال له اتبعني، فقام فتبعه. وبينما هو على الطعام في البيت جاء كثير من الجباة والخاطئين، فجالسوا يسوع وتلاميذه. فلما رأى الفريسيون ذلك قالوا لتلاميذه لماذا يأكل معلمكم مع الجباة والخاطئين؟ فسمع يسوع كلامهم فقال ليس الأصحاء بمحتاجين إلى طبيب بل المرضى، فهل لا تتعلمون معنى هذه الآية؟ إنما أريد الرحمة لا الذبيحة، فإني ما جئت لأدعو الأبرار بل الخاطئين. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Iniziamo. Rozpoczynamy dzisiaj nowy cykl kateches poświęcony tematowi naglącemu i ważnemu dla życia chrześcijańskiego, pasji ewangelizacyjnej, czyli gorliwości apostolskiej. Jest to wymiar istotny dla Kościoła. Wspólnota uczniów Jezusa rodzi się bowiem jako apostolska, jako misyjna, nie jako pełna prozelityzmu. To musimy rozróżnić. Być misjonarzami, apostołami, ewangelizować, to nie jest tym samym, co robić prozelityzm. To nie ma nic wspólnego jedno z drugim. Chodzi o wymiar życiowy Kościoła. Wspólnota uczniów Jezusa rodzi się jako apostolska i misyjna. Duch Święty kształtuje ją jako wychodzącą, Kościół wychodzący, aby nie była zamknięta w sobie, lecz ekstrawertyczna, aby była zaraźliwym świadkiem Jezusa, wiarą się zaraża, pragnącym promieniować Jego światłem aż po krańce ziemi. Może się jednak zdarzyć, że słabnie zapał apostolski, chęć pragnienia dotarcia do innych z dobrym głoszeniem Ewangelii. Czasem można się przygasnąć. To są chrześcijanie zamknięci, którzy nie myślą o innych. A kiedy życie chrześcijańskie traci z oczu perspektywę przepowiadania,
Wtedy popada w chorobę, zamyka się w sobie, staje się autotematyczne, odnosi się do samej siebie, ulega atrofii, obumarciu, bez gorliwości apostolskiej wiara usycha. Misja natomiast jest tlenem życia chrześcijańskiego, ożywia je i oczyszcza. Wyruszmy zatem w drogę, by na nowo odkryć pasję ewangelizacyjną, wychodząc od Pisma Świętego i nauczania Kościoła, by czerpać ze źródeł apostolską gorliwość. Następnie zwrócimy się do niektórych żywych źródeł, do niektórych świadków, którzy rozpalili w Kościele pasję Ewangelii, aby pomogli nam ożywić ogień, który Duch Święty chce, by w nas zawsze płonął. Chciałbym dzisiaj rozpocząć od wydarzenia ewangelicznego, w pewnym sensie znamiennego. Słyszeliśmy to powołanie apostoła Mateusza. Jak on sam to nam opowiada w swojej Ewangelii, dlatego to, co teraz słuchaliśmy. Wszystko zaczyna się od Jezusa, który ujrzał, jak mówi tekst, ujrzał człowieka. Niewielu widziało Mateusza takim, jakim był. Znali go jako siedzącego w komorze celnej. Był on istotnie poborcą podatkowym, czyli tym, który ściągał podatki w imieniu Imperium Rzymskiego okupującego Palestynę. Innymi słowy, był kolaborantem, był zdrajcą narodu. Możemy sobie wyobrazić pogardę, jaką ludzie odczuwali wobec niego. Był celnikiem. Ale w oczach Jezusa Mateusz był człowiekiem, ze swoimi nędzami i swoją wielkością. Uważajcie na to. Jezus nie zatrzymuje się na przymiotnikach. Jezus idzie zawsze do rzeczownika. To jest grzesznik, taki, taki. To są określenia, przymiotniki. Jezus idzie do osoby, do serca. To jest osoba, to jest człowiek. Mężczyzna, kobieta. Jezus idzie do istoty. I choć między Mateuszem a jego ludem istnieje dystans, ponieważ widzieli go przez te swoje określenia jako celnik, Jezus zbliża się do niego, bo każdy człowiek jest miłowany przez Boga. Również ten niegodziwiec jest kochany przez Boga. Co więcej, Jezus dlatego niegodziwca przyszedł na świat. Mówi Jezus, przybyłem tutaj dla grzeszników, nie dla sprawiedliwych. To spojrzenie, które widzi drugiego, jakimkolwiek by on nie był, jako adresata miłości, jest początkiem pasji ewangelizacyjnej. Wszystko zaczyna się od tego spojrzenia, którego uczymy się od Jezusa. Możemy postawić sobie pytanie, jakie jest nasze spojrzenie na innych? Jak często widzimy ich wady, a nie ich potrzeby? Jak często oceniamy ludzi przez to, co robią, co myślą, również jako chrześcijanie, mówimy sobie, czy jest on nasz, czy on nie jest z naszych. To nie jest spojrzenie Jezusa. On zawsze patrzy na każdego człowieka z miłosierdziem, co więcej, ze szczególnym upodobaniem. A chrześcijanie są powołani do tego, by czynić tak jak Jezus, patrząc jak on, zwłaszcza na tak zwanych dalekich. Istotnie opis powołania Mateusza kończy się słowami Jezusa, który mówi: nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Jeśli każdy z nas czuje się sprawiedliwym, to jest Jezus daleko od nas. On się przybliża do naszych ograniczeń, do naszych bied różnych, aby uleczyć. Zatem wszystko zaczyna się od spojrzenia Jezusa. Widzi człowieka, Mateusz. Potem następuje według fragmentu pewne poruszenie. Najpierw spojrzenie Jezus widzi, potem jest poruszenie. Mateusz siedział w komorze celnej.
Jezus powiedział do niego: pójdź za mną, a on wstał i poszedł za nim. Zauważmy, że tekst podkreśla, iż wstał. Dlatego ten szczegół jest tak ważny, bo w tamtych czasach ten, kto siedział, miał władzę nad innymi, którzy przed nim stali, przed nim, aby go słuchać lub, jak w tym przypadku, aby płacić podatek. Jednym zdaniem, ten, kto siedział, miał władzę. Pierwszą rzeczą, jaką czyni Jezus, jest oderwanie Mateusza od władzy, od siedzenia, aby przyjmować innych, wprawia go w ruch ku innym. Nie przyjmuj tylko, ale wyjdź. Każe mu porzucić stanowisko dominacji, aby postawić go na równi z braćmi i otworzyć przed nim perspektywę służby. Tak czyni, to podstawowe, to jest podstawowe dla chrześcijaństwa. My, uczniowie Jezusa, my, Kościół, siedzimy i czekamy, aż ludzie przyjdą, czy też umiemy wstać się, wstać, wyruszyć wraz z innymi, szukać innych. To jest pozycja niechrześcijańska. Niech przyjdą, ja tu jestem. Niech przyjdą, nie, ty wyjdź i ich szukaj. Ty zrób pierwszy krok. Spojrzenie, Jezus widzi, ruch, Mateusz wstaje i wreszcie cel. Po powstaniu, po pójściu za Jezusem, gdzie pójdzie Mateusz? Możemy sobie wyobrazić, że nauczyciel, zmieniwszy życie tego człowieka, poprowadził go do nowych spotkań, nowych doświadczeń duchowych. Nie, a przynajmniej nie od razu. Najpierw Jezus udaje się do jego domu. Tam Mateusz przygotowuje dla niego wielkie przyjęcie, w którym uczestniczy spora liczba celników, to znaczy ludzi takich jak on. Mateusz wraca do swojego środowiska, ale wraca tam odmieniony i z Jezusem. Jego gorliwość apostolska nie zaczyna się w nowym, czystym, idealnym miejscu, ale tam, gdzie żyje, z ludźmi, których zna. Oto przesłanie dla nas. Aby świadczyć o Jezusie, nie musimy czekać, aż będziemy doskonali i przejdziemy długą drogę za Jezusem, aby o Nim świadczyć. Nie, nasze przepowiadanie zaczyna się dzisiaj, tam, gdzie żyjemy. I nie zaczyna się od próby przekonania innych, przekonywania, nie, ale od świadczenia, codziennego świadczenia o pięknie miłości, która na nas spojrzała i nas podniosła. Jeśli jest to piękno, komunikowania tego piękna, to wtedy to przekonuje ludzi, nie my. Sam Pan. My jesteśmy tymi, którzy głoszą Pana, ale to nie my. My nie głosimy jakiejś ideologii, partii politycznej, ale głosimy Jezusa, który chce spotkać ludzi. Bez przekonywania ich. Nie, niech Pan ich przekonuje. Bo jak nas uczył papież Benedykt, Kościół nie uprawia prozelityzmu. On rozrasta się raczej poprzez przyciąganie. Tego nie zapominajmy. Kiedy zobaczycie chrześcijan, którzy robią prozelityzm, którzy dają ci listę, to nie są chrześcijanie. To są poganie, przebrani za chrześcijan, ale z sercem pogańskim. Kościół rośnie nie przez prozelityzm, ale poprzez przyciąganie. Pewnego razu, pamiętam, w szpitalu w Buenos Aires poszły tam siostry, które tam pracowały, odeszły siostry, opuściły szpital, ich było mało, nie mogły dalej tam pracować. I tam przyszła pewna wspólnota sióstr z Korei. I przyjechały tam w poniedziałek na przykład, nie pamiętam jaki to był dzień, ale chyba poniedziałek. Wzięły ten dom, przejęły tych sióstr, żeby tam zamieszkać i we wtorek zeszły do szpitala na oddział, aby odwiedzać chorych, chociaż nie mówiły nawet słowa po hiszpańsku, tylko mówiły po koreańsku. I chorzy byli szczęśliwi, ponieważ zobaczyli, mówili, jakie są dobre te siostry. Co ci powiedziała? Nic, ale spojrzeniem mi powiedziała ta siostra. Komunikowały Jezusa
nie siebie samych, spojrzeniem, gestami. Ogłosić Jezusa, a nie siebie samych. To jest przyciąganie. To jest przyciąganie. Przeciwne wobec prozelityzmu. Odwrotnie. To pociągające i radosne świadectwo jest celem, do którego prowadzi nas Jezus swoim miłującym spojrzeniem i ruchem wyjścia, jaki Jego Duch wzbudza w naszych sercach. I możemy myśleć, czy nasze spojrzenie przypomina spojrzenie Jezusa, żeby przyciągać ludzi, aby przybliżyć ich do Kościoła. Pomyślmy o tym. Dziękuję. Usłyszymy teraz streszczenie tej katechezy w kilku różnych językach. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, nous commençons aujourd'hui un nouveau cycle de catéchèses sur la passion pour l'évangélisation, le zèle apostolique. Il s'agit d'une dimension vitale pour l'Église. La communauté chrétienne ne doit pas être repliée sur elle-même, mais en sortie, témoigner courageusement de Jésus. Je voudrais commencer par évoquer le passage évangélique de l'appel de Saint Matthieu. Tout commence par le regard de Jésus sur cet homme. Il le considère tel qu'il est, avec ses misères et sa grandeur. Ce regard qui sait voir tout homme, quel qu'il soit, comme destinataire de l'amour, est à l'origine de la passion évangélisatrice. Demandons-nous si nous savons nous aussi regarder les autres comme le fait Jésus, sans préjugés, avec miséricorde et prédilection. Puis Matthieu se lève. Ce faisant, il quitte sa position d'autorité et de pouvoir et se met à égalité avec ses frères. Les horizons du service lui sont alors ouverts. Et nous, chrétiens, restons-nous ici à attendre que les gens viennent, ou bien savons-nous nous lever, nous mettre en route à la recherche des autres? Enfin, Matthieu ne part pas tout de suite en mission, mais il retourne chez lui, transformé et avec Jésus. Son zèle apostolique commence là où il vit, avec les personnes qu'il connaît. Nous non plus. Nous ne devons pas attendre d'être parfaits, ni d'avoir longuement suivi Jésus pour commencer à témoigner de lui. Notre mission commence aujourd'hui, là où nous vivons. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. Pozdrawiam serdecznie wiernych języka francuskiego. Wchodząc w czas zwyczajny okresu liturgicznego, zaangażujmy się, aby żyć z odwagą naszą wiarę w codzienności naszego życia. W ten sposób będziemy świadczyć o Chrystusie wobec tych, których spotkamy. Niech Wam Bóg błogosławi. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: Je salue cordialement les personnes de langue française. Alors que nous rentrons dans le temps ordinaire de l'année liturgique, efforçons-nous de vivre courageusement notre foi dans le quotidien de notre existence. Nous témoignerons ainsi du Christ aux personnes que nous rencontrons. Que Dieu vous bénisse.
Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessings go to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, today we begin a new series of catechesis on apostolic zeal. Christ Church, founded on the apostles, was born with missionary zeal, sent by the Holy Spirit to radiate the light of Christ to every land and people. Apostolic zeal is the very oxygen of our Christian life and an index of the Church's spiritual health. Drawing upon the scriptures and the Church's living tradition, we can find at first eloquent examples of this in the calling of the Apostle Matthew. The Gospel tells us that Jesus saw this despised tax collector. He looked at Matthew with eyes of mercy and called him to become his disciple. Matthew then got up and followed him. Now a changed man, he left behind his ill-gotten gains and embraced with Jesus a life of discipleship and service to others. Significantly, the first thing Matthew did was bring Jesus to a dinner with many other tax collectors and sinners. He went back to where he lived and introduced Jesus to others. This can be our primary lesson in apostolic zeal. In the words of the late Pope Benedict, it proclaims Jesus not by proselytism, but by attraction, out of a joyful desire to share with others the loving gaze of Jesus and the call to follow him as his disciples. The Holy Father will now greet us in Italian. Witam wszystkich pielgrzymów języka angielskiego obecnych na dzisiejszej audiencji, szczególnie grupy przybyłe z Ugandy, z Australii i Stanów Zjednoczonych. Serdecznie szczególnie pozdrawiam liczne grupy studentów, jak również kapłanów z Instytutu Formacji Teologicznej Ciągłej Papieskiego Kolegium Ameryki Północnej. Nad wami wszystkimi, nad waszymi rodzinami przyzywam radości i pokoju od Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niech wam Bóg błogosławi. I offer a warm welcome to the English-speaking pilgrims taking part in today's audience, especially the groups from Uganda, Australia, and the United States of America. I offer a special greeting to the many student groups present and to the priests of the Institute for Continuing Theological Education of the Pontifical North American College. Upon all of you and upon your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you all. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch ihre Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die Sendung der Kirche und unser Leben als Christen besteht darin, das Evangelium bis an die Grenzen der Erde zu verkünden. Mit dieser neuen Katechese-Reihe wollen wir die Leidenschaft für die Neuevangelisierung wiedergewinnen,
indem wir das Feuer des apostolischen Eifers für die Mission der Kirche neu entfachen. Dazu blicken wir zunächst auf die Berufung des Apostels Matthäus, die uns von einem Blick, einer Bewegung und einem Ziel berichten. Seine Berufung beginnt damit, dass ihn Jesus mit dem Blick der Liebe ansieht. Er achtet nicht auf das, was andere über ihn denken, sondern für ihn ist er, wie jeder Mensch, Empfänger seiner Liebe und Barmherzigkeit. Und so beginnt auch die Leidenschaft für die Evangelisierung, auf unsere Nächsten hinzusehen, wie es Jesus tut. Zweitens ruft Jesus Matthäus in seine Nachfolge, setzt ihn in Bewegung und öffnet ihn für den Dienst an seinen Mitmenschen. Matthäus Ziel liegt nicht in der Ferne. Verändert durch seine Berufung, kehrt er mit Jesus nach Hause zurück. Dort beginnt sein apostolischer Eifer. Das soll uns sagen: Verkündigung beginnt dort, wo wir leben, hier und heute, und mit einem anziehenden und freudigen Zeugnis der Schönheit der Liebe, mit der Jesus uns anblickt und in seine Nachfolge ruft. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Pozdrawiam serdecznie wiernych języka niemieckiego. Jak nas nauczył Ojciec Święty Benedykt XVI, zapraszam Was na patrzeć z ufnością na Jezusa Chrystusa Zbawiciela, jak możemy doświadczać, jak apostoł Mateusz, miłość i miłosierdzia Pana. W ten sposób możemy tego doświadczać. Niech Wam wszystkim Bóg błogosławi. Von Herzen grüße ich die Gläubigen deutscher Sprache. Wie Papst Benedikt XVI. Uns lehrte, lade ich euch ein, voll Vertrauen auf Jesus Christus, den Erlöser, zu schauen. So können wir, wie der heilige Matthäus, die Liebe und Barmherzigkeit des Herrn erfahren. Gott segne euch alle. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis comenzamos un nuevo argumento, la pasión por la evangelización, o dicho de otro modo, lo que se llama el celo apostólico. Una dimensión esencial de la Iglesia es ser misionera, salir a irradiar a todos la luz del mensaje evangélico. Cuando esta dimensión se pierde, la comunidad se enferma, se cierra en sí misma y se atrofia. Son los cristianos atrofiados. Hoy reflexionamos sobre la conversión de Mateo, en particular sobre tres elementos que podemos distinguir en este relato de evangelio que escuchamos. Todo comenzó cuando Jesús vio a un hombre, Mateo, no lo juzgó por lo que hacía, era un publicano, sino por su realidad íntima, con sus virtudes y sus defectos. Al llamarlo, Mateo se levantó, dejó su puesto de autoridad
dejó sus seguridades y se puso a disposición de Jesús en una actitud de servicio a los demás. Después de su conversión, Mateo no se fue a un lugar lejano e idílico, sino que regresó a su casa. Al volver ya no era el mismo. El encuentro con Jesús lo había cambiado, convirtiéndolo en un auténtico testigo de la alegría del Evangelio. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka hiszpańskiego, kolumbijanie, Urugwaj, Argentyna, Wenezuela, Meksyk, Hiszpanie. Ile tutaj flag? Prośmy Boga o odwagę Mateusza, aby tak, także i my, abyśmy odczuli spojrzenie naszego Mistrza, które zaprasza nas do odkrycia, który nas odkrywa takimi, jakimi jesteśmy. Bądźmy zdolni podnieść się z naszego poniżenia i być Jego świadkami w naszym codziennym życiu. Niech Jezus was błogosławi i Dziewica Święta was strzeże. Bardzo dziękuję. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leia agora o resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. A paixão pela evangelização é uma dimensão vital da Igreja. Sem zelo apostólico, a fé definha e morre. A missão é o oxigênio da vida cristã. A partir de hoje, gostava de vos falar do zelo apostólico, procurando conhecer melhor e assumir esta paixão evangelizadora. E começo pela chamada do publicano Mateus para seguir Jesus. Ele cobrava os impostos para Roma, a potência estrangeira ocupante da nação. E por isso era mal visto por todos. Pior ainda, não o podiam ver. Mas Jesus é diferente de todos. Vê Mateus sentado no banco de cobrança e aproxima-se dele. Porque todo homem é amado por Deus. Este olhar que vê o outro como destinatário do amor é o início da paixão evangelizadora. O segundo passo que Jesus fez foi arrancá-lo do banco, onde esperava que a gente lhe fosse entregar o imposto devido. Diz-lhe Jesus: segue-me. Ele levantou-se e seguiu-o. É fundamental que nós, discípulos de Jesus, não fiquemos sentados à espera que as pessoas venham, mas temos de nos levantar, procurar os outros, caminhar com os outros. O terceiro passo é a meta. Poder-se-ia pensar na saída para novos horizontes, novas experiências, novos encontros, mas não, ao menos por agora. A primeira coisa que Jesus faz é ir à casa de Mateus, onde ele lhe prepara um grande banquete. Mateus volta ao seu ambiente, mas regressa mudado e com Jesus. O seu zelo apostólico não começa num lugar novo, puro, ideal, mas lá mesmo onde vive, com as pessoas que conhece. E não começa procurando convencer os outros, mas testemunhando dia a dia a beleza do amor que pousara o seu olhar sobre ele e o fez levantar-se. Agora o Santo Padre saúda em italiano
os fiéis de língua portuguesa. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka portugalskiego, szczególnie grupę notarius e registratoros z Brazylii, również grupy z Portugalii, również trochę z odpowiedniej grupy, którą pozdrawiam Ojciec Święty, również kapłanów z dekanatu Trofa, Villa de Onde. Pragnę przypomnieć Wam, że aby świadczyć Jezusa, nie musimy oczekiwać, kiedy będziemy doskonali i kiedy zrobimy długą drogę, przejdziemy z Jezusem. Nasze świadczenie rozpoczyna się dzisiaj właśnie tam, gdzie żyjemy. Módlcie się za mnie i ja Was zapewniam o mojej modlitwie i Wam błogosławię. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente os peregrinos de língua portuguesa, em particular os notários e registradores do Brasil e de Portugal, o grupo de Cantares Pedra Moura e os sacerdotes da Vigararia Trofa, Vila do Conde. Gostava de vos lembrar que, para dar testemunho de Jesus, não precisamos de esperar até ser perfeitos e ter percorrido um longo caminho atrás dele. O nosso anúncio começa hoje, lá onde vivemos. Rezai por mim, não vos faltará a minha oração e a bênção de Deus. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. بدأ قداسة البابا اليوم سلسلة جديدة من التعليم المسيحي في موضوع حب البشارة بالإنجيل، أي الغيرة الرسولية في المؤمن، وأكد أن جماعة التلاميذ ولدت وملأها الروح القدس بغيرة رسولية وباندفاع لحمل الرسالة وإشعاع نور المسيح إلى أقاصي الأرض. ثم تكلم البابا على دعوة متى الرسول الذي كان جابياً للضرائب وكان في نظر الناس متعاوناً وخائناً لصالح الإمبراطورية الرومانية، أما في عيني يسوع فهو إنسان. ابتعد عنه الناس واقترب يسوع منه ودعاه، لأن كل إنسان محبوب لدى الله. هذه النظرة التي ترى الآخر هدفاً للحب هي بداية حب البشارة بالإنجيل، والمسيحيون مدعوون إلى أن يقتدوا بالمسيح وينظروا مثله، خصوصاً إلى البعيدين أو الخطأ. نظر يسوع إلى متى وقال له اتبعني. يسوع نظر ودعا، ومتى استجاب فقام وترك مائدة الجباية وتبعه. قام عن مائدة الجباية، عن مكان سلطته على الناس، كان جالسا والناس يأتون إليه وهو سيد. يسوع جعله يذهب هو إلى الناس وصار خادما، فتح له يسوع آفاق الخدمة. والآن ما الهدف؟ أين يذهب متى؟ لم يبدأ غيرته الرسولية في مكان جديد طاهر ومثالي، بل حيث يعيش ومع الناس الذين يعرفهم. هذه هي الرسالة الموجهة إلينا. يجب ألا ننتظر أن نكون كاملين
وأن نكون قد قطعنا مسيرة طويلة مع يسوع حتى نكون شهودا له، بل علينا أن نعلن البشارة اليوم وحيث نعيش، وأن نشهد كل يوم لجمال حب يسوع الذي نظر إلينا وأقامنا فأرسلنا إلى جميع إخوتنا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Pozdrawiam wiernych języka arabskiego. Nie musimy czekać, aż będziemy doskonali, albo aż przejdziemy za Jezusem długą drogę, aby móc go świadczyć o Nim. Nasze głoszenie rozpoczyna się dzisiaj, tam, gdzie żyjemy. I nie zaczyna się od poszukiwania, starania się, aby innych przekonać, aby od świadczenia codziennie o pięknie miłości, która na nas spojrzała. Niech wam wszystkim Pan błogosławi i niech was zawsze strzeże od wszelkiego zła. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. يجب أن لا ننتظر أن نكون كاملين وأن نكون قد قطعنا مسيرة طويلة مع يسوع لكي نشهد له، بل يجب أن يبدأ إعلاننا للبشارة اليوم هنا حيث نعيش، ولا يبدأ بمحاولتنا في أن نقنع الآخرين، بل في أن نشهد كل يوم لجمال حب الله لنا. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Zaczynamy dzisiaj nowy cykl katechez poświęcony pasji ewangelizacyjnej, czyli gorliwości apostolskiej. Jest to istotny temat dla posługi Kościoła i dla życia chrześcijańskiego. Wspólnota uczniów Jezusa rodzi się bowiem jako apostolska, misyjna. Może się zdarzyć, że chęć dotarcia do innych z przesłaniem Ewangelii z czasem przygasa, słabnie zapał. Gdy jednak życie chrześcijańskie traci z oczu perspektywę przepowiadania, zamyka się w sobie. Bez gorliwości apostolskiej wiara usycha. Tlenem życia chrześcijańskiego jest misja. Ożywia je i oczyszcza. Odkryjmy zatem na nowo tę pasję ewangelizacyjną, zaczynając od sceny powołania celnika Mateusza, której opis usłyszeliśmy przed katechezą. Mimo że jako celnik był uważany w społeczności za kolaboranta i zdrajcę narodu, Jezus poszedł do niego, bo każdy człowiek jest miłowany przez Boga. Od tego spojrzenia Jezusa zaczęło się wszystko. Mateusz poszedł za nauczycielem, który udał się do jego domu, gdzie powołany celnik przygotował dla Jezusa wielkie przyjęcie. To bardzo ważny wymiar, gdyż pokazuje, że Mateusz wraca do swojego środowiska, ale wraca tam odmieniony i z Jezusem. Jego gorliwość apostolska nie zaczyna się więc w jakimś idealnym miejscu, ale tam, gdzie żyje i z ludźmi, których zna. Jest to przesłanie dla nas. By świadczyć o Jezusie, nie musimy czekać, aż będziemy doskonali i przejdziemy długą drogę za Jezusem. Nasze przepowiadanie zaczyna się dzisiaj, tam, gdzie żyjemy. Papież Benedykt uczył nas, że Kościół nie uprawia prozelityzmu. On rozrasta się raczej przez przyciąganie. Takie właśnie świadectwo jest celem, do którego prowadzi nas Jezus.
Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i polacchi. Nei giorni scorsi abbiamo reso grazie a Dio per la persona, l'insegnamento e l'esempio del Papa Emerito Benedetto XVI. La sua fede di stimoli nella crescita spirituale basata sulla verità del Vangelo e sull'amore fraterno, testimoniati in famiglia, nell'ambiente di lavoro e nella vita sociale. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. W minionych dniach dziękowaliśmy Bogu za osobę, nauczanie i przykład papieża emeryta Benedykta XVI. Niech jego wiara pobudza was do duchowego wzrostu, opartego na prawdzie Ewangelii i miłości braterskiej, świadczonej w rodzinie, w środowisku pracy i w życiu społecznym. Serca wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto. Serdecznie witam pielgrzymów języka włoskiego. Zachęcam wszystkich do wzrastania codziennie w miłości ku Jezusowi, głosząc Ewangelię przede wszystkim poprzez świadectwo jedności w miłości. Moja myśl idzie jak zawsze do młodych, do chorych, do osób starszych, do nowożeńców. Z wielką hojnością wierzących w Chrystusa bądźcie zawsze budowniczymi pokoju i harmonii poprzez nieustanne zaangażowanie dialogu z tymi, którzy żyją obok was. I nie zapominajmy o umęczonej Ukrainie, zawsze będącej w naszych sercach, temu ludowi, które doświadcza z okrutnych cierpień, wyrażamy naszą miłość, naszą bliskość i zapewniamy o naszej modlitwie. I teraz, bo pozostanie chwilę w ciszy poprzez przed ikoną Matki Bożej Ludu, przybyła z Białorusi. Módlmy się za ten kraj o pokój. Zapraszam was, aby zjednoczyć się duchowo z tą w tej mojej modlitwie. Wszystkim wam udzielam mojego błogosławieństwa.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobiegło końca audiencja generalna ojca świętego Franciszka. Odbyła się ona dzisiaj w auli Pawła VI. Bardzo Państwu dziękuję za to wspólne spotkanie, towarzyszenie Ojcu Świętemu. Bierzemy sobie do naszych serc intencje, które nam polecił w tym spotkaniu. Kłaniam się Państwu bardzo serdecznie. Życzę dobrego dnia, popołudnia. Kłania się Państwu ojciec Witold Hetnar. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.